witajcie w najbardziej lubionym przez Was odcinku, czyli oglądam stare odcinki Szkoły ze mną. Dzisiaj wybrałam jak zwykle mocny odcinek, bo w sumie każdy, w którym grałam, po prostu był na swój sposób mocny. Pamiętajcie też, że jeżeli pod tym filmem będzie 100 tysięcy łapek w górę, to nagrywam kolejny odcinek z tej serii. A jeżeli dzisiaj wbijecie 880 tysięcy subów, to nagrywam odcinek, o którym pisaliście mi w komentarzach, że jestem F-ką na 24 godziny. Mega bym chciała go nagrać, więc wszystko w Waszych rękach. Ale teraz przejdźmy do najważniejszej informacji. Pewnie widzicie, że ktoś za mną siedzi. Nawet kilka ktosiów. Generalnie jutro dowiecie się, kto dokładnie jest w teamie X, dlatego że wychodzi klip, który był... W ogóle to, jak on był nagrany, to ile tam jest rzeczy ogarniętych i w ogóle to jest tak mocny klip, że wydaje mi się, że takiego klipu zrobionego przez youtuberów jeszcze naprawdę nie widzieliście, więc musicie go jutro zobaczyć. I też dowiecie się po prostu, kto jest w teamie X, więc tak się nie mogę doczekać, bo jest to wielki dzień. Jeszcze dzisiaj są w ogóle moje urodziny i to jest takie kombo wszystkiego. A jeszcze w ogóle w niedzielę się będzie coś działo, jeszcze mega mocniejszego, więc to jest serio. Ale dobra, wszystkiego dowiecie się, jeżeli po prostu jutro zobaczycie klip i jeżeli będziecie śledzić mojego Instagrama i tak dalej. Więc jutro, czyli sobota, godzina 16:00 na kanale Team X. Link znajdziecie w opisie tego filmu. I jeszcze mam kilka słów przed tym, jak zacznę komentować mój fantastyczny odcinek. To chciałam Wam opowiedzieć o aplikacji, jaką jest Letyshops. Jest to generalnie cashback. To jest tak, że Letyshops dostaje prowizję ze sklepów i tą prowizją dzieli się z nami. Jest to zazwyczaj 50-70%, zależy. Letyshops współpracuje z około 3000 sklepów, więc jest tego naprawdę mega dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to w ogóle fajna aplikacja, żeby kupić jakieś prezenty na święta, bo możecie przy okazji sobie po prostu zaoszczędzić. Yes. Dlatego, że część gotówki po prostu do Was wraca z tych zakupów i możecie sobie to potem normalnie wypłacić na konto bankowe. I zaraz Wam pokażę, jak ta aplikacja działa. Jeżeli chcecie sobie też ułatwić, to jest wtyczka na przeglądarkę, a jeżeli wolicie korzystać z aplikacji, to Wam właśnie teraz pokażę, jak ta aplikacja działa. Ekran pewnie Wam się będzie gdzieś tu wyświetlać, albo tu, nie wiem. No, więc wchodzicie sobie w apkę i jak widzicie, tutaj macie sklepy. Na samej górze są sklepy tam, gdzie cashbacki są największe, więc na przykład na Douglasie jest teraz 10-krotny, w Media Expert jest 4-krotny, Allegro jest jakiś topowy. Jest to w ogóle mega spoko opcja, żeby kupić jakieś prezenty świąteczne, jeżeli nie macie. No bo tak jak mówię, możecie sobie, kupując rzeczy, jeszcze zaoszczędzić, ale pokażę Wam też, jak to po prostu działa. Wchodzicie sobie na Douglasa, klikacie przejść do sklepu i automatycznie Was przekierowuje do danego sklepu, w którym robicie zakupy, więc jest to mega proste. Więc pamiętajcie, link znajdziecie w opisie, a na Letyshops jest około 3000 sklepów, więc każdy znajdzie coś dla siebie na 100%. Ale dobra, nie przedłużam, przechodzę teraz już do nagrywania odcinka. 17-latka nie może znieść swojej siostry. Płaci koleżance, by ta przyjaźniła się z natrętną gimnazjalistką. Dziewczyna ma dość męczącej 13-latki i mówi jej prawdę. Wściekła gimnazjalistka mści się, by przestraszyć. Moja młodsza siostra upozoruje swoją śmierć, bo ja zapłaciłam jakiejś typiarze za... Dobra. Julia Karasiewicz z pierwszej A gimnazjum czuje się już dorosła. Czuje się już dorosła, ona ma 11 lat. Nie moja wina, że jesteście takie dziecinne. Mamy 13 lat. Co według ciebie powinnyśmy robić? Chodzić na imprezy? Chodzić na imprezy w 13 lat? Dobra, widać, że to jest siostra Ewy Karasiewicz, no musicie to przyznać. Pić alkohol? Pić alkohol? Nie! Podrywać starszych chłopaków? Inne takie. Wiesz co? Jak chcesz, to sama sobie podrywaj starszych chłopaków. Jak chcesz, to sama sobie podrywaj starszych chłopaków? Ja nie będę, ja wolę... Nie wiem. Teraz jesteśmy w gimnazjum. Pora wreszcie dorosnąć. No właśnie, one są w gimnazjum, pora dorosnąć, hello! W gimnazjum się robi takie rzeczy jak picie alkoholu, spotykanie ze starszymi chłopakami, uprawianie... W sensie bzykanko i te sprawy, nie? Julka, musimy spisać matmę! Odwal się od nas! Ale grubo je poleciała. Dobra, lecę do Ewki. Pa! Pa! 17-latka chciałaby choć trochę czasu spędzić ze swoim chłopakiem. A, Ewka tam flirtuje sobie w szatni. Julka, nie rozumiesz, co to, że wypad stąd? Wypad stąd? Wypad stąd? Przeszkadzasz nam, czaisz? Niby w czym? Ewa! Ewa! Nie możesz zadawać się z koleżankami w swoim wieku? Nie koleguję się z gimbusami. Nie koleguję się z gimbusami, z tym młodym, mały czereśniak, bo też jesteś gimbusem. To powinnaś zacząć, bo sama jesteś gimbusem. Właśnie! Nie, nie jestem, nie mam przyjaciółki w liceum. To znaczy moje przyjaciółki, które cię nie znoszą, tak? Uuu. Jesteś zazdrosna, bo wolę mnie od ciebie. Ta dziewczyna to jakiś koszmar. Ej, ale ja w ogóle totalnie inaczej wyglądam niż wcześniej. Ja w ogóle przyszłam jakąś magiczną metamorfozę, jakby z tej Ewki do tej Ewki, bo tutaj naprawdę jestem jakaś mocno opalona, mam totalnie inne włosy niż wcześniej. Muszę się jej jakoś pozbyć. Ale nie wiem, która była lepsza. Chyba mi się bardziej podobała w czarnych włosach. Wiesz, dorabiam sobie trochę po szkole, wyprowadzam psy. Wyprowadzasz psy? No, a co, masz psa? Można tak powiedzieć. Czy Ewa właśnie powiedziała, że jej siostra jest jak... pies?
Słuchaj, mam młodszą siostrę w gimbazie. Ona ciągle za nami lata, no nie daje nam spokoju. Szlak mnie już trafia. Ej, ale ja teraz tak patrzę i mi się wydaje, że mam jakąś taką, nie wiem, krągłą pupkę. Bardziej niż teraz przynajmniej. No słuchaj, może chciałabyś sobie dorobić i się z nią zakumplować? A? Zaprzyjaźnij się z nią. Będziecie spędzać 2-3 przed widzienie, raz w tygodniu weźmy się na pizzę, a ja ci będę za to wszystko płacić. Ciekawe ile? Pewnie powie, nie wiem, 10 zł. Będę ci płacić dychę dziennie. No wiedziałam! Okej, wchodzę w to. Ona w to weszła! Nie! Wow, ale masz super bluzkę. Gdzie kupiłaś? Wow, ale super bluzka. Malibu. Wiesz co, dostałam od kuzynki, ale widziałam takie w galerii. Pójdę z nią, połazimy trochę po galerii. Przecież nic tak nie integruje jak wspólne zakupy. No i dostaniesz za to 10 zł. Coś czuję, że to będzie łatwa kasa. No, łatwa kasa. Wow, mam nową przyjaciółkę licealistkę. Dopiero sobie ją poznałam, ale już wiem, że jest fantastyczna. Fantastyczna! Kolegowanie się z twoją siostrą jest gorsze niż wyprowadzanie psów na spacer. Nie mam ani chwili spokoju, rozumiesz? Płacę ci za pracę, nie za przyjemności. Ej, ale trzeba przyznać, że Ewka to jest taka bizneswoman, nie? Wiecie, no, płacę ci, to wymagam coś takiego, no. Dlatego dajesz mi 2 dychy albo odpadam. Chyba to ja za wysoko się cenisz. Tymczasem Julia szuka Sabiny. Serio, to jest mały demon, no to łazi po całej szkole i tylko wkurza ludzi. 13-latka bardzo polubiła starszą dziewczynę. Jest przekonana, że od wczoraj są najlepszymi przyjaciółkami. Nie mam czasu z tobą gadać. Padaj, gimbusie! Sabina! 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 Gdzie byłaś? Wszędzie cię szukałam. Spisywałam zadanie. Ale dzwoniłam. Miałam wyłączony telefon. O, w ogóle wiecie, że te schody były takie, że szło się tutaj po schodach, do góry po schodach i była ściana. Nie było jakby drugiego piętra, czajcie, że to były schody donikąd. Ej, gdzie się tak spieszysz? Muszę coś załatwić. Mogę iść z tobą? Muszę coś załatwić w mojej ścianie. Nie, Jezu, zostaw mnie w spokoju. O, widzicie, no! Ale zrobili kafę, było widać, mega. Dlaczego Sabina jest na mnie zła? Kurde, to może dlatego, że nie napisałam jej tego SMS-a na dobranoc. To pewnie dlatego. Ja nie chcę być z niej w grupie, to są gimbusy. Co to są? Gimbusy, to znaczy, że są zbyt dziecinne, żeby z nimi rozmawiać. Ale w ogóle najlepsze jest to, że to jest, że był ten okres, kiedy słowo gimbus był modne, bo teraz w sumie chyba nikt tego nie używa, bo nie ma gimnazjum. Okej, okay. Mamy przerwę, thank you very much. Thank you very much. Słuchaj, chciałam się z tobą zapytać, bo widzę, że się nie dogadujesz z koleżankami. Chcesz o tym porozmawiać? Nie ma o czym, pani profesor. Są tak dziecinni, że szkoda słów. Wszyscy to gimbusi. Ale przecież to są twoje rówieśnicy, to jak dziecinni? Ja wiem, ale słyszałam, że niektóre osoby szybciej dojrzewają emocjonalnie. No, ty na pewno nie. Aha, i to ty. Tak. Dziwne jest to dziecko, serio. Słuchaj, ja wiem, że się na mnie obraziłaś, bo nie napisałam ci tego SMS-a na dobranoc. Co? Widziałaś, co ci wczoraj wrzuciłam na tablicę? Ciężko było nie zauważyć. Wiesz, powinnaś skomentować, to była piosenka o przyjaźni. Naprawdę? No, skomentuj, please. Czuję zażenowanie, jak to ogląda w tym momencie. Świetnie dogadujemy się dlatego, bo twoja siostra płaci mi, żebyśmy się świetnie dogadywały. Powiedziała to na głos! Co? Prawda wyszła na jaw. Strasznie mi przykro, że kolegowała się ze mną tylko dla pieniędzy. Za 10 zł się z tobą kolegowała. Julia postanowiła zemścić się na siostrze. Szuka Sabiny, bo chce poprosić ją o pomoc w realizacji planu. Sztos! Zemsta! Przychodzę pogadać o interesach. Chcesz zarobić? O interesach! No to widać, że one są siostrami. W sensie, że Ewa z tą Julką. Pobiegniesz do Ewki spanikowana i powiesz, że chyba podcięłam sobie żyły. Co? Jak w ogóle takie małe coś na to wpadło? Przecież to jest za mocne. Ale chcę jej koleżankom z żedną miny, że popełniłam przez nie samobójstwo. Już nie mogę się doczekać. Wytwy. Czyli one teraz będą realizować ten złowieszczy plan. Będą się lały kieczupem i udawać, że szlachtotka podcięła sobie żyły. Ewka, 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 cholera! Ewka, Ewka, cholera! Ja nie wiem, jak ja mam ci to powiedzieć, ale Julka, ona leży tam, ona chyba nie żyje. Co? Ona chyba nie żyje. Boże, Julka! Julka nie umiera, Julka! Boże, Julka! To wszystko przez nas, zabiłyśmy ją! Jul... To nie jest krew. Co? To ketchup. To jest ketchup. Ketchup! Ja powiedziałam słowo ketchup, mówi się ketchup chyba. Ketchup lepiej brzmi. Niespodzianka! Ja się śmieję! No i czego ty się śmiejesz? Nie wolno żartować z takich rzeczy! Ale po prostu to widać, że one są jak dwie krople wody. Dobrze, jakby znalazła koleżanki w swoim wieku i nie przeszkadzała starszym. Właśnie. Właśnie! Właśnie! Ja naprawdę myślałam, że Julka nie żyje. Zachowała się jak kompletna kretynka. No ale chyba zasłużyłam na takiego kopa w tyłek. Koniec!
Ej, ja myślałam, że ten odcinek będzie taki bardziej, wiecie, ekscytujący, ale nie, no był ekscytujący, no bo w sumie młodsza siostra Ewy upozorowała swoją śmierć z keczupem. Więc jakby fajny odcinek, fajny, fajny. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że Ewa wyglądała totalnie inaczej niż wcześniej, nie była w czarnych włosach, więc naprawdę byłam zaskoczona tym. I pamiętajcie, że jeżeli pod tym filmem będzie 100 tysięcy łapek w górę, to nagrywam kolejny odcinek z Seli. Jeżeli będzie 870 tysięcy subskrypcji dzisiaj, to nagrywam 24 godziny z Ewką. Sorry, że nagrywam 24 godziny, że jestem Ewą. A jutro o 16 wlatuje klip, w którym dowiecie się, kto siedzi za mną. Ale w sumie ściągnijcie maski, czemu nie? Link do klipu znajdziecie w opisie filmu i tak samo link do rejestracji do Letyshops też znajdziecie w opisie filmu. Mega wam dziękuję za oglądanie, kocham was, buziaczki. Mm.